Ochotnicza Straż Pożarna w Gniechowicach. 24 strażaków gotowych do akcji. 8, czy masz obsadę i KDR-a? Gdy zawyje syrena, w ciągu kilku minut stawiają się na miejscu. Potrafi też być codziennie po dwa razy, na przykład, czy nawet i trzy, w nocy, niezależnie o której, o każdej porze dnia i nocy. W ciągu roku interweniują 180 razy. Pod tym względem w statystykach powiatu wrocławskiego są na pierwszym miejscu. Najwięcej to jest wypadków. Tutaj obsługujemy dosyć duży rejon. Przede wszystkim autostrada, droga krajowa K35 i pomagamy tutaj ratownikom z JRG G6 w Kątach Wrocławskich. Dzięki staraniom strażaków i gminy w 2012 roku udało się kupić nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który cały czas jest doposażany. Jednak tak duży pojazd nie zawsze się sprawdza. Jak wiadomo, nasza autostrada A4, jak to wygląda, że nie ma pasa awaryjnego. I tak dużym autem, który się znajduje za nami, nie ma możliwości czasami przejechania szybko i bezpiecznie do zdarzenia, żeby jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanym. Gdyby udało się kupić nowy wóz, to jednocześnie mogłyby pracować dwie ekipy. Zwłaszcza, że chętnych do niesienia pomocy nie brakuje. W Gniechowicach prężnie działa także młodzieżowa drużyna pożarnicza. Chciałbym uczestniczyć w straży pożarnej, pomagać innym ludziom w wypadkach, pożarach i różnych, po prostu żeby pomagać. No mnie zawsze jakoś tak ciągło, bo tato strażakiem, wujkowie też są strażakami. Lekki wóz ratowniczo-gaśniczy kosztuje 500 000 zł. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono 250 tysięcy. To ciągle za mało. Strażacy apelują więc o pomoc. Gniechowice, Joanna Pietkiewicz.